ubiegłym roku produkcja wzrosła tak w szacunku 7-8% do 2 800 000 ton. To są oczywiście cały czas szacunki. Natomiast w poprzednich latach bywało, że ta dynamika wzrostu była dwucyfrowa. Natomiast to trzeba podkreślić, że cały czas mówimy o wzroście. I to oczywiście jest grypa ptaków, ale to są inne czynniki. Od wielu lat się już mówi o tym, że branża może być przegrzana, tak, że ten wzrost będzie hamował, więc jakby tego się wszyscy spodziewali, więc to nie jest jakieś duże zaskoczenie dla rynku i to jest dosyć naturalny proces, bym powiedziała.